odcinku Katała Shoujo. I tak na wstępie chcę was tylko zaprosić na mojego Instagrama i TikToka, czyli chamska autoreklama, i bez zbędnego przedłużania zacznijmy sobie kolejne przygody Hisao. Tak, bo potem ten wstęp ma 100 lat, a po co przeciągać, jak można po prostu sobie raz, dwa zacząć, co nie? Aha, dobra, jesteśmy już po tym festiwalu i po bieganiu z Emi, dobra. Gdy wchodzę do klasy, Misza wita mnie machnięciem i przebiegłym uśmieszkiem. O, dzień dobry, dawno żeśmy się nie widzieli. Nie widziałam cię w stówce, Hician. Aha, nie po bieganiu, chyba byliśmy na śniadanku. Ta, było tam za tłoczno, jak dla mnie. Uśmiech Miszy zmienia się w szczerzenie. Doprawdy, nie brałeś przypadkiem udziału w tajemniczym rendezvous? Co? O czym ty mówisz? Byłeś na dachu, prawda? Z nikim innym jak Rin i Emi, ty Kasanowo, ty! O gad! Po prostu jedliśmy obiad i tyle. Misza wybucha śmiechem, przyciągając uwagę paru kolegów z klasy. Łahaha! Jesteś taki uroczy, kiedy tak się rumienisz, Hician. Mruga do mnie porozumiewawczo. Nie martw się, twój sekret jest ze mną bezpieczny, no ja nie wiem. Nie ma żadnego sekretu. O? Misza wydaje się rozczarowana, ale zaraz uśmiecha się na nowo. Jeszcze się okaże. O Boże, babu. Nie wiem, o czym ona do cholery mówi, ale dzięki Bogu nauczyciel wchodzi i rozpoczyna się lekcja. Dobra. Dobra, znowu głośne dzwony. Kolejny dzień zajęć nareszcie dobiega końca. Niespodziewanie udało mi się pozostać przytomnym przez cały dzień. Jestem pewien, że można to nazwać cudem. Przez chwilę nogi odmawiają mi współpracy przy wstawaniu. Podejrzewam, że to bieg tak bardzo mnie wyczerpał. Pewnie tak. Udaję się wzdłuż korytarza i ruszam do swojego pokoju. Dobrze, już nie musimy z Kenjim gadać, Boże, taki dziwny, w sensie, on jest bardzo po prostu specyficzny. Siadam i bez przekonania uszczuplam ilość pracy domowej do zrobienia, czując się przy tym jak sęp, grzebiący w szczególnie nieapetycznej padlinie. Jezu, co? Oj, co to za porównanie? Wie co ja, ale nie jest pewien, czy nie powinien zamiast tego zamówić czegoś na wynos. Nie wiem, czy dam sobie z tym radę, ale muszę to skończyć. Spójrzmy, co miałem teraz przejrzeć? Wiem, że ta walka jest już przegrana, ale i tak nie poddam się łatwo. Gdzieś tak w połowie pracy domowej z matematyki odkładam ołówek. To nie działa, potrzebuję czegoś, co odciągnie moją uwagę. Niestety nie mam teraz na to zbyt wielu opcji. Nie jestem teraz w nastroju do czytania. Kenjiego o dziwo nie ma w pokoju, to dobrze. Jeśli pójdę do pokoju samorządu uczniowskiego, skończę odwalając robotę za tamtą dwójkę. I Bóg jeden tylko wie, gdzie jest reszta z wyjątkiem. Cóż, podejrzewam, że to też jakaś opcja. Chwytam za buty i ruszam w stronę bieżni. Pewnie znajdę tam Emi. Okej. Czyżby naprawdę już zaczynało się gdzieś rendezvous? Gdy dochodzę na bieżnię, trening już się kończy. Słońce zaczyna powoli znikać z nieba. Czy to naprawdę tak późno? Co ty tu robisz, Hisao? Przyszedłeś mnie poszpiegować, prawda? Wzruszam ramionami, szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czemu tu jestem. Nie miałem nic lepszego do roboty. Myślę, że jest to bardzo bliskie prawdy. W tej chwili jedną osobą, która przychodzi mi do głowy i z którą mógłbym się spotkać, jest Emi, ale dlaczego to? Więc jestem twoją ostatnią deską ratunku. Nikogo fajnego w pobliżu, więc pójdę zobaczyć się z Emi. Tak właśnie myślałeś? Teraz wygląda na wkurzoną. To dobra możliwość na odegranie się i podroczenia się z nią. W sumie to tak, chyba tak jest. Emi zaczyna się dąsać, rozwierając szeroko powieki, by jak najbardziej przypominać błagalne spojrzenie szczeniaczka. Żartowałem, tylko żartowałem. Więc przyszedłeś, żeby mnie podglądać. Zaraz, co? Nie to miałem na myśli. Po co tak naprawdę miałbym cię podglądać? Nawet nie potrzebujesz, by ktoś cię śledził. Jeśli nie śpisz, a nie masz zajęć, to jesteś tutaj, prawda? Emi śmieje się na tę uwagę. Cóż, myślę, że nie jesteś w aż takim błędzie, ale zapomniałeś o jedzeniu, to też robię, okej? Kiwam głową, przyznając jej rację. Do tego czasami spędzam czas z Rin, więc śledzeniem nie mogłoby nie być takie łatwe. Właściwie to, jak spędzacie razem czas, nie wygląda na to, by was wiele łączyło. Kładzie ręce na biodrach i przyjmuje wyniosłą postawę. Tak ci się tylko wydaje. Mam całe mnóstwo ukrytych hobby. Wow, naprawdę? Na przykład? Emi przychyla głowę na bok, jakby próbując sobie przypomnieć, co zwykle robi w wolnym czasie. Sama nie pamięta.
Cóż, Rin i ja chodzimy czasem na zakupy. W sumie to ma sens, w końcu Em jest dziewczyną, ale Rin... Rin też jest dziewczyną! Rin chodzi z tobą na zakupy? Zwykle odwiedzamy sklep plastyczny. W dodatku ona jeszcze uwielbia ten sklep muzyczny, w którym sprzedają różnego rodzaju dziwnie brzmiące rzeczy. Mówi, że to pomaga jej się skupić. To ma nawet jakiś sens. Rozumiem, jakieś inne ukryte hobby? Emi macha na mnie palcem. Hej, hej, czemu mam wyjawiać ci wszystkie moje mroczne sekrety? Przecież ledwo się znamy. Boże, ona jest słodka. Z jakiegoś powodu wydaje mi się, że to by było na tyle, jeśli chodzi o hobby Emi. Mimo wszystko moje pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Nawet jeśli masz parę zainteresowań, nadal nie rozumiem, czemu spędzasz tyle czasu z Rin. Mam na myśli, ona jest jakaś dziwna, czyż nie tak? Na te słowa Emi wybucha głośnym śmiechem. Ha, to zdecydowanie za mało powiedziane. Więc mam na myśli to, że jesteś dużo bardziej komunikatywna i w ogóle, więc myślałem, że będziesz spotykać się z wieloma osobami, a na razie widziałem cię tylko z Rin. Nie, Emi niezwykle się najeża. Hej, spotykam się z wieloma osobami oprócz Rin. Nie widzisz tego, bo nie jesteś ze mną w klasie. Dobra, ale to nadal nie wyjaśnia, czemu kumplujesz się z Rin. Boże, a co cię to obchodzi? Widocznie się lubią. Nie wiem nawet czemu, chcę to wiedzieć. Chyba dlatego tak dziwnie się zachowywały podczas obiadu. Emi wzrusza ramionami, przez chwilę wyglądając jak Rin. Ponieważ mamy podobne poglądy. Gdyby ktoś mnie zapytał o najmniej prawdopodobną odpowiedź na moje pytanie, to byłaby to właśnie ta. Co masz na myśli? To jest jak... Dobra, Rin maluje i w ogóle, prawda? Tak. Nie jestem pewien, dokąd to zmierza. Cóż, ja biegam. I? I dlatego jesteśmy do siebie podobne. Co? Straciłem wątek. Emi marszczy brwi, jakby próbując rozgryźć swoją odpowiedź. Cóż, może robimy to, co robimy z tego samego powodu? He? Ale ty nie kumaty, typie. No wiesz, podążamy za naszymi pasjami. Więc twoją pasją jest bieganie, a pasją Rin jest malarstwo. O to chodzi? Cóż, mniej więcej. Daj mi chwilę. Cóż, Rin raz mi to wytłumaczyła, ale nie wiem, jak wiele z tego zrozumiałam. Nic dziwnego, podejrzewam, że jakiekolwiek tłumaczenie Rin tylko zamotałoby innym w głowach. Mówiła, że obie gonimy za skrajnością. Na przykład ona zawsze stara się znaleźć nowy sposób na ukazanie jakiegoś uczucia czy czegoś. A ja biegam dla uczuć, jakie odczuwam dzięki temu. A ponieważ nie pozwalamy sobie, by cokolwiek nas spowolniło, tworzymy więź na tej właśnie podstawie. Co masz na myśli, mówiąc, by cokolwiek nas powalniało? Emi wygląda na zdziwioną i wskazuje swoje nogi. No wiesz, biegam, a Rin maluje pomimo braku rąk. Więc szanujemy wzajemnie swoją determinację. I dlatego się spotykamy. Tak myślę. Cóż, nie jestem pewien, czy to miało dla mnie jakiś sens. I sądząc po niepewnej minie Emi, ona też nie jest tego pewna. Szczerze mówiąc, nie myślę o tym za dużo. Po prostu dogadujemy się ze sobą. Według mnie to jest najważniejsze. No właśnie. Podejrzewam, że tu ma rację. No bo ma. Lol. Typie. Nachodzi mnie kolejne pytanie, a ponieważ nie mam nic lepszego do roboty, zadaję je. Właściwie to, co cię skłoniło do biegania? Och, biegam od małego. Mój tata był biegaczem, więc kiedy tylko urosłam na tyle, by móc chodzić, zaczął mnie uczyć, jak biegać. Wiesz, to był przejaw naszej więzi, ojciec-córka. Nasze własne, wspólne hobby. Cień przebiega jej przez twarz. Jestem zaskoczony, widząc ją smutną. Czy coś pomiędzy nimi zaszło? Rany, nie mam wiele czasu. Wybacz, ale muszę jeszcze zrobić parę kółek przed pójściem do pielęgniarza. Rusza dookoła toru, jej włosy rozwiewa pęd. Wygląda na to, że biega teraz szybciej niż rano. Gdy kończy pierwsze okrążenie, przez ułamek sekundy widzę jej twarz. No, znowu to samo. Jest bardzo podobna do tej z dzisiejszego ranka, ale jej oczy wydają się bardziej skupione. Chyba ma rację, tak naprawdę ledwie ją znam. Patrzę, jak biega przez chwilę, a potem wstaje i ruszam z powrotem do swojego pokoju. Hej! Zauważę, że odchodzę i macha, by zwrócić moją uwagę. Nie zapomnij, jutro rano o tej samej porze, jasne? Jasne. Ruszam w stronę akademików. Praca domowa wzywa. Nie mogę spać. Moje ciało zmęczone, jednak umysł wciąż czuwa, wpatrzony w sufit pośród pustej ciemności mojego pokoju. Rozpaczliwie chwytam się jakiejś myśli, mając nadzieję, że zmęczę tym dostatecznie swój mózg. Do głowy przychodzi mi jedynie to, że nic mi do niej nie przychodzi. Jezus Maria. Wiem, że nic nie wiem.
Nie jest to ani trochę efektywne. Zastanawiam się, czy jest to skutek uboczny moich leków, choć to raczej dziwne, by objawy pojawiły się po tak długim czasie. A może nie jestem po prostu przyzwyczajony do swojego nowego otoczenia tak bardzo, jakbym tego chciał? Nie wiem, ale z jakiejś przyczyny nie śpię, mimo że powinienem. Żałosne. Ignorując odrętwienie własnego ciała, podnoszę się z łóżka i patrzę na zegarek. 4:00 nad ranem. Ostatnim razem, gdy sprawdzałem, była dopiero 1:00, więc może trochę spałem. Nie wiem. Zarzucam na siebie jakieś ubranie i wychodzę z pokoju. Spacer może mi wyjść na dobre. 4:00 nad ranem? Jestem zaskoczony chłodem powietrza w porównaniu do względnie ciepłego dnia. Prawie widzę swój oddech, włócząc się po kampusie i czekając, żeby pokazało się słońce albo żebym zasnął. W tym momencie każda opcja mi pasuje. Orientuję się, że jestem na bieżni, gdzie po raz pierwszy nie ma biegającej Emi. Przypuszczam, że ma to sens. Jest jeszcze zbyt wcześnie, nawet jak na nią. Siedzenia na trybunie są zimne, jednak w tym momencie przyjmuję to uczucie z przyjemnością. Słońce zaczyna ukazywać się nad widnokręgiem, a ja ze straszliwym przekonaniem, że tej nocy nie będzie mi już dane spać. Coraz silniejsze promienie słoneczne rozpoczynają mnie ogrzewać, ja zaś obserwuję, jak rosa na ziemi zaczyna lekko parować. Mój umysł uspokaja się odrobinę. Czyżbyś zasnął tam na ławkach? Ktoś mną potrząsa. Hej, wstawaj! He? Gdzie? Co? Koniec końców chyba zasnąłem. Co ty tu wyprawiasz? Przeziębisz się czy coś? Przecieram oczy i ukazuje mi się Emi, pochylona nade mną ze zmartwioną miną. Jestem jeszcze trochę zamroczony, więc bełkoczę w odpowiedzi. Nie mogłem zasnąć, oglądałem wschód słońca. Brzmi jak coś, co powiedziałaby Rin. Wzruszam ramionami, czując odrętwienie spowodowane spaniem na ławce przez kilka godzin. Tak? Nie domyśliłbym się. Emi szczerzy się lekko na moją nieco dziwaczną odpowiedź. Nie mogłeś spać, co? Najwyraźniej musimy cię dzisiaj bardziej rozbiegać. Mimo, że znam ją tylko jakoś od tygodnia, wydaje się to odpowiedzią bardzo w jej stylu. Hej, moje ciało było całkiem wykończone po wczorajszym. Miałem po prostu mętlik w głowie, to wszystko. Nie widzę różnicy. Jeżeli będziesz biegał wystarczająco intensywnie, twój umysł również się zmęczy. Poważnie zastanawiam się nad sensem robienia tego jako pierwszej rzeczy z rana. Nie wiem, czy moje oceny utrzymają się, jeśli w ten sposób będę męczyć swój mózg. Emi wyciąga mnie z trybun zaskakującą, jak na kogoś o jej rozmiarach, siłą. No dalej, Hisao, mamy coś do zrobienia. Szczerze powiedziawszy, nie mam właściwie pojęcia, czy jestem na to dzisiaj gotów. Znaczy, oczywiście za bardzo sobie nie pospałem, a to, co przespałem, było na trybunach. Nie wiem, naprawdę powinienem biegać? Emi piorunuje mnie spojrzeniem, nie mów nawet takich rzeczy. Wielkie nieba. O czym ty mówisz? Oczywiście, że powinieneś biegać. Jak inaczej chcesz to rozwiązać? Na litość boską, spałeś na trybunach. Najlepszą metodą na pozbycie się tego bólu jest trochę pobiegać. Tak, bieganie lekiem na wszystko. A teraz przestań ukrywać się na trybunach i złaź tutaj. Nie ma co się kłócić. Jestem właściwie pewien, że zabiłaby mnie, gdybym nie postąpił tak, jak mówi. Staję na nogi i zeskakuję na bieżnię. Myślę, że słońce grzeje dosyć przyjemnie. Emi i ja zaczynamy się rozciągać, a ja zdaję sobie sprawę, że muszę znowu dokładać wszelkich starań, by się na nią nie gapić. Jeżeli tak ma wyglądać moja pobudka każdego dnia, to może będę mógł się do tego przyzwyczaić. Ja pierdziu z boczuchu. Wiesz, Hisao, niegrzecznie jest się gapić. O, widzisz, zauważyła. Nie gapiłem się, przysięgam. Emi unosi brwi i rozważa to przez chwilę, jak gdyby rozpatrywała moją odpowiedź. Przez krótką chwilę boję się o swoje życie. Ale wtedy uśmiecha się i śmieje, kręcąc powoli głową. Naprawdę nie musiałeś tak energicznie zaprzeczać. W odpowiedzi klaszczę dłońmi i próbuję zmienić temat. Więc wystarczy tego rozciągania, prawda? Emi wzrusza zdawkowo ramionami. Czujesz się rozciągnięty? Tylko tak możesz to stwierdzić. Cóż, czuję się gotowy do biegu, jeśli właśnie to ma na myśli. Tak, jestem gotów. Tak jak wczoraj, dobrze? Pobiegniemy tylko 1,5 kilometra jednostajnym tempem. Nie zawrócę sobie głowy biegnięciem naprawdę szybko. Martw się tylko tym, by utrzymać tempo. Zrozumiano? Ty tu rządzisz. Ona ci to wczoraj powiedziała. Emi znów uśmiecha się szeroko i ruszamy dookoła toru. Chyba umrę. Nie skończyliśmy nawet pierwszego okrążenia, a moje nogi płoną. Łapię oddech ciężko i z trudem. Czuję pot spływający po czole, a minęliśmy dopiero drugi zakręt. Dalej, Hisao, masz jeszcze 3 okrążenia. Nie dam rady.
Nie dam rady. Nie dam rady! Mam wrażenie, że zaraz żegnę. Jezu, biedactwo. Jakimś sposobem jesteśmy na drugim okrążeniu. Emi nawet się nie poci. Jak to jest, że przychodzi to tak łatwo? Z jakiegoś powodu nadal się ruszam. Ona jest jak maszyna. Trzecie okrążenie. Co się stało z drugim? Nie pamiętam. Już prawie, Hisao. Kłamczucha, mamy jeszcze kolejne dwa. Nie ma na to rady. Ja nie dam rady. Emi obraca się i zaczyna biec tyłem. Jej twarz okrywa złość, co mnie zaskakuje. Nigdy tak nie mów. Jeżeli tak powiesz, to już przegrałeś. Ruszaj się. Jeżeli żyjesz, to możesz się ruszać do cholery. O Boże! Słaby z niej trener. Hola, co za słowa. Jesteśmy już na czwartym okrążeniu. Naprawdę wygląda na to, że chce, bym nie przestawał biec. Ruszajcie się, nogi. Ruszać się, ruszać. Są takie ociężałe. Jestem w błocie albo w gęstym syropie albo smole. Już nie mogę biec dalej. Będę biegł dalej. Ostatnia prosta, Hisao. Daj z siebie wszystko. Przepieram nogami tak szybko, jak tylko na to pozwalają. Wciąż odmawiają mi posłuszeństwa. Jakoś wciąż się ruszam. Jakoś kończę. O to chodzi, Hisao. Wiedziałam, że masz to w sobie. Złość, którą Emi okazała okrążenie wcześniej, zniknęła. Jej miejsce zajęła duma. Promienieje pozytywną energią, jak gdyby właśnie wygrał złoty medal albo coś. Po kilku chwiejnych krokach zatrzymuję się i padam na kolana, chwytając łapczywie powietrze. Serce dawno mi tak nie waliło. Jezu, nie, błagam, ja się tego boję. Nie wydaje mi się, żeby biło tak odkąd... O Boże. Nie, serce, proszę, zwolnij. Po prostu zwolnij, przestań walić. Nie, błagam, bo jak złego zabiję, przysięgam. Kaszle i z jakiegoś powodu czuję uśmiech przebiegający po twarzy. Więc właśnie tak umieram, co? Nie! Jesus, próbując wprowadzić zdrowy tryb życia? Naprawdę go tu doprowadzę do śmierci i będzie koniec gry? Cóż za ironia. Jestem całkowicie gotów, by się poddać tu i teraz. Lecz wtedy czuję, że serce się uspokaja. Dwie dłonie chwytają mnie pod pachami i szarpnięciem podrywają w górę. Podnoszę wzrok i widzę stojącą nade mną Emi na wpół szczęśliwą, na wpół zmartwioną. Na nogi! Daj spokój, w taki sposób nigdy nie złapiesz oddechu. Ale ja, on prawie tu wykitował! Jakoś udaje mi się stanąć. Próbuję unieść ręce ponad głowę, jednak sprawiają wrażenie, jakby były z ołowiu. Zaczynam spacerować dookoła bieżni, a Emi pozostaje blisko mnie, jakby się martwiła, że się przewrócę czy coś. Może nie być daleka od prawdy. Czuję się okropnie, o czym też mówię. Emi się śmieje. Ale skończyłeś, prawda? Powiedziałeś, że nie dasz rady, ale dałeś. Nie jest to tego warte. A przepraszam cię bardzo. Ważniejsze jest to, żeby on żył, czy to, żeby on skończył wszystkie okrążenia? Nawet jeżeli on by sobie robił dwa okrążenia codziennie, no to i tak jest dobrze, więc... Ja nie wiem. Naprawdę, masakra. Nie jestem tego pewien i nie mam właściwie dość powietrza, by o tym powiedzieć. Jednak ten mały uśmiech, który poczułem wcześniej na twarzy, nie przeminął. Co z tego, że moje serce jest słabe? Przecież przetrwałem ten poranek. Może przetrwam też jutrzejszy. Może. Nie wiadomo. Gdy tylko staje się jasne, że nagle się nie przewrócę, Emi odbiega sprintem. Boże. Gdy tylko staje się jasne, że nagle się nie przewrócę, Emi odbiega sprintem. Nie wiem, jak do diabła daje radę biegać sprintem po przebiegnięciu takiego dystansu, ale sądzę, że jest w znacznie lepszej formie ode mnie. To na pewno. Po raz kolejny, gdy spaceruję dookoła toru, nie mogę powstrzymać się od oglądania pędzącej Emi. To dziwne, ale jest jakby inną osobą, gdy sprawdza granice swoich możliwości. Ostatnim razem zauważyłem jej oczy, ale tym razem to jej usta przyciągają moją uwagę. Nie są ułożone w jej normalny, szeroki uśmiech. Wciąż się uśmiecha, jest jednak w tym coś wymuszonego. Jest on prawie że ponury, jakby toczyła walkę, którą przegrywa, ale nie przejmowała się tym. Zdaje się biegać intensywniej, tak jak wczoraj. Pot zaczął spływać po jej twarzy, ale nadal biegnie. Jej usta wreszcie się otwierają, gdy nie może nabrać dość powietrza przez nos. Kiedy mija mnie po raz kolejny, przybierając nogami, poruszając ramionami rytmicznie, z lekko rozchylonymi ustami. Wygląda pięknie. Wow, Hisao! Po tym, jak oboje zrobiliśmy kilka kółek pobieżni dla uspokojenia się, Emi z powrotem staje się zwykłą osobą. Sobą, Boże. Zmiana, którą w niej widziałem, zniknęła. Jak na dzisiaj, to nieźle, Hisao. W jej głosie słychać niemal zachwyt.
Co masz na myśli? Zatrzymałbym się, gdybyś mnie nie na mnie nie krzyknęła. Emi rumieni się odrobinę, najwidoczniej zawstydzona swoim wybuchem. Przepraszam za to, ja po prostu nie potrafię znieść widoku poddających się ludzi. Szczególnie, gdy chodzi o coś takiego. Mówienie, nie dam rady, jest głupie, gdy wyraźnie dajesz radę, kiedy to mówisz. Właśnie o to w tym chodzi. Co, o mówienie głupich rzeczy? Emi, pokazuj mi język! Idiota, mam na myśli pokazywanie tego, że żyjesz. Pokazywanie, że jestem żywy, co? Nie wiedziałem, że musi to być takie bolesne. Ale pomimo tego jest to całkiem przyjemne. Poza tym jest to jeden z najcięższych dni. Co masz na myśli? Gdy tylko zaczynasz ćwiczyć, pierwszego dnia jest trudno, drugiego naprawdę ciężko, a potem trzeci dzień jest łatwiejszy. Nadal mogą trafić się cięższe dni, ale będą one coraz rzadsze. Więc koniec końców zrobi się naprawdę łatwo, co? Ta, oczywiście. Ale wtedy musisz podnieść poprzeczkę, albo nigdy nie posuniesz się naprzód. Po prostu zadowolisz się tym, co osiągnąłeś i stracisz poczucie spełnienia. Więc będę musiał biegać więcej niż tylko 4 okrążenia, co? Tak, ale dopiero za jakiś czas, wiesz, będziesz musiał być ostrożny. Do głowy Emi wpada pomysł, a jej twarz się rozjaśnia. Już wiem. Co wiesz? Możesz iść ze mną do pielęgniarza, tym sposobem nie padniesz martwy czy coś. Jezu, jak uroczo. Kiedy? Oczywiście natychmiast będziesz potrzebował wziąć prysznic w ogóle, prawda? Nie mamy więc dużo czasu. Chwyta moją dłoń i odchodzi, ciągnąc mnie za sobą. Okej, dzień dobry, panie pielęgniarzu. Rany boskie, ale ci się dzisiaj śpieszy, prawda, Emi? Nie mam pojęcia, jak tak szybko dostaliśmy się do gabinetu pielęgniarza, ale jesteśmy na miejscu. Pielęgniarz szczerzy zęby do Emi i zdaje się mnie kompletnie ignorować. Wiesz, masz mnóstwo czasu na wzięcie prysznica i pójście do klasy. Nie ma potrzeby, by biec tak przez korytarze. Było cię słychać na kilometr. Jakoś nie wygląda na to, żeby tak naprawdę w ogóle ganił Emi. Wygląda to bardziej na ich swoisty rytuał. Emi prezentuje znośną imitację skruchy. Przepraszam, już nigdy więcej tego nie zrobię. Pielęgniarz i Emi oboje wybuchają śmiechem, na jakiś zrozumiały tylko dla nich żart. Zdaje się, że nagle mnie zauważa. Ach, cześć, Hisao. Co cię tutaj sprowadza? Cóż, ja... Hisao oficjalnie przyłączył się do mnie w porannych biegach. Zaczynam tłumaczyć, ale Emi przerywa mi. Pomyślałam, że może potrzebować cię odwiedzić, żeby nie umarł czy coś. Jezu, pielęgniarz unosi brwi w udawanym przerażeniu. Tak, to z pewnością mogłoby mnie szybko pozbawić pracy, nie? No cóż, Hisao, rzućmy na ciebie okiem. Podciągnij proszę swoją koszulę. Nagle staje się świadom faktu, że Emi jest wraz ze mną w pomieszczeniu i rumienie się wbrew sobie. Pielęgniarz zdaje się wyczuwać mój dyskomfort, ale najwyraźniej tylko go to bawi. No tak, to jest takie zabawne. Jesteśmy troszkę nieśmiali. Kłania się przepraszająco w stronę Emi. Wybacz, Emi, próbowałem załatwić ci darmowy pokaz, ale wygląda na to, że nie zadziałało. Boże, striptease dla ubogich. Emi lekko sztywnieje i obrzuca go zirytowanym spojrzeniem. Dupek z ciebie. Może to jest rodzeństwo? Kłania mi się przepraszająco. Poczekam na zewnątrz, dobrze, Hisao? Zaczynam przebąkiwać, że to nic wielkiego, że nie musi wychodzić, ale jest już za drzwiami, a pielęgniarz się śmieje, obserwując, jak wychodzi. Wciąż to potrafię, ha! Nie nadążam. Śmieje się raz jeszcze, jakby z jakiegoś zrozumiałego, tylko dla niego samego żartu, który mnie przerasta. Nadal umiem ją speszyć. Są to jakby zawody, w których mierzymy się już od jakiegoś czasu. Brzmi mi to niezwykle złowieszczo i wygląda, jakby pielęgniarz również zdał sobie z tego sprawę. Jak się na tym zastanowić, to zabrzmiało to o wiele gorzej niż jest w rzeczywistości. Nie miałem zamiaru niczego mówić. Nie, masz rację. Powinienem ci o tym opowiedzieć, żebyś nie miał mylnego wyobrażenia. Widzisz, właściwie jestem tutaj od niedawna. Zostałem zatrudniony w tym samym roku, kiedy Emi zaczęła tu chodzić. Wcześniej pracowałem z Emi przy jej wstępnej rehabilitacji po wypadku. O kurde, chwileczkę, co? Musieliśmy amputować jej nogi po naprawdę okropnym wypadku samochodowym. Niemalże zginęła, a jej... Nagle się zamyka. Mrugam po przyjęciu tej niespodziewanej wiadomości. Cóż, nie powinienem tego mówić. Tak czy inaczej, znamy się sporo czasu. Łączy więc nas nieco bardziej zażyła więź niż ściśle zawodowa. Okej, dobra.
Rozumiem. Czyli on jest z nią od czasu wypadku, dobra. Ja myślałam, że ona taka się urodziła, a tu kurde wypadek jakiś był. No, nieciekawie, przykro. Wydaje się zawstydzony, jakby zrobił coś głupiego. Chyba naprawdę się tym martwi. Macham ręką, dając mu do zrozumienia, że nic się nie stało. Niech się pan nie martwi, obiecuję zachować dyskrecję. Zastanawiałem się, przez co Emi straciła nogi i to właśnie był jeden ze scenariuszy, które przyszły mi do głowy. Nie było tak znów wiele powodów, przez które mogło się to stać, ale by faktycznie usłyszeć prawdę, wciąż jest to dla mnie zaskakujące. Cóż, dzięki. Dobry z ciebie dzieciak, Hisao. Dzięki. Jestem w stanie zrozumieć, czemu Emi się z tobą zaprzyjaźniła. Wiesz, jest całkiem nieugięta. Co ma pan na myśli? Nie widziałeś jej, gdy uczyła się chodzić. Chciała chodzić znacznie dłużej od pozostałych osób ze szpitala. Nie zamierzała przestać. Normalnie dojście do momentu, w którym można w ogóle myśleć o ponownym bieganiu, zajmuje lata. Emi udało się to wszystko w około rok. Niemal wydaje się z niej dumny, niczym ojciec, który ogląda swoją córkę wygrywającą jakieś zawody czy coś. O, może ona jest dla niego jak córka właśnie. Cholera, pewnie dokonałaby tego wcześniej, gdyby nie fakt, żebyśmy jej nie pozwolili. Nie pozwolilibyście jej? Dlaczego? Ponieważ chodziłaby tak długo, że jej nogi zaczęłyby krwawić z miejsca, w którym stykają się z protezami. To poważny problem, dlatego przychodzi każdego dnia po bieganiu. Nie wspominając już o ryzyku infekcji w przypadku rozcięcia nóg lub pobrudzenia protez. Ale wystarczy tego, czyli takie chodzenie na protezach musi być bardzo bolesne dla niej w sumie. Jeszcze jak ona tak szybko biega i ten, no to naprawdę zacięta baba. Ale wystarczy tego. Jeżeli cię wkrótce nie odprawimy, Emi pomyśli, że coś kombinujemy. Mówiąc to, puszcza oczko i zaczyna sprawdzać bicie mojego serca. Stetoskop jest stanowczo za zimny. Serio powinien był go ogrzeć przed użyciem czy coś. Po chwili przechyla się do tyłu zadowolony. Cóż, dla mnie brzmisz całkiem dobrze, Hisao. Nie miałeś żadnych bólów w klatce piersiowej podczas biegania, prawda? Nie za bardzo, choć miałem problem ze złapaniem oddechu i pod koniec moje serce biło jak szalone. Pielęgniarz marszczy brwi na moje słowa, ale potem wzrusza ramionami. To prawdopodobnie dlatego, że nie jesteś w formie, ale jeżeli się to nie poprawi, to powinieneś dać mi znać, dobrze? Nie przemęczaj się za bardzo i oczywiście, jeżeli będziesz miał jakiekolwiek bóle w klatce piersiowej, przyjdź do mnie natychmiast, dobra? Zakładam z powrotem koszulkę, a pielęgniarz wychyla się przez drzwi, by zawołać Emi. Co wam zajęło tak długo? Teraz się spóźnię. Pielęgniarz rzuca mi znaczące spojrzenie. Uwodziłem tylko Hisao, to wszystko. Co? No weź, co ci mówię o uwodzeniu moich przyjaciół? Spodziewałem się, że Emi będzie tym zaskoczona, ale zamiast tego wydaje się zaledwie zirytowana, karcąc pielęgniarza niczym dzieciaka kradnącego ciastka. W międzyczasie ze wszystkich sił staram się nie zaczerwienić z powodu jego insynuacji. Postaram się tego już nie robić, choć obawiam się, że młody Hisao na zawsze może stracić zainteresowanie płcią przeciwną. Nie ma takiej opcji. Okej, nie chciałem powiedzieć tego na głos, jednak zarówno pielęgniarz, jak i Emi przyglądają mi się przez chwilę, po czym wybuchają ponownie śmiechem. Mówiłam ci, że jest zabawny, nie? Zgaduję, że Emi rozmawia z pielęgniarzem o mnóstwie rzeczy. Cóż, Hisao, chyba powinieneś już iść. Potrzebujesz jeszcze wziąć prysznic przed lekcjami, prawda? Cholera, ma rację i wygląda na to, że mam tylko pół godziny. Dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia później, Emi. Wybiegam z gabinetu, podczas gdy pielęgniarz zaczyna ściągać protezy Emi. Gdy pędzę korytarzem, mogę ledwo dosłyszeć jego głos sunący za mną. Emi, musisz być ostrożniejsza. Okej? Udaje mi się w rekordowym czasie powrócić do pokoju i wziąć prysznic. Dociera do mnie, że jestem na nogach od 4 godzin, a lekcje jeszcze się nawet nie zaczęły. Zapowiada się naprawdę, naprawdę długi dzień. Mam nadzieję, że nie zasnę podczas lekcji. No to byłoby słabe. Okej. To nie będziemy na lekcjach, czy coś? Promienie porannego słońca wpadające przez okno budzą mnie zamiast budzika i zdaję sobie sprawę, że dziś musi być niedziela. Emi łaskawie raczyła odpuścić mi bieganie w weekendy. O, czyli olaliśmy tamte lekcje?
okej. Tak naprawdę nie wiem, czy wczoraj w ogóle się obudziłem, czy przespałem cały dzień. Moje nogi odmawiają posłuszeństwa, kiedy podnoszę się z łóżka. Całe to bieganie naprawdę mnie wymęczyło. Mimo to nie mogę powiedzieć, że Emi nie miała racji. Jest mi trochę łatwiej. Martwiłem się, że te biegi zaczną mi działać na nerwy, ale na razie aż tak bardzo mi nie przeszkadzały. Cóż, minął dopiero tydzień. Chyba mam jeszcze trochę czasu, nim zacznę obawiać się dźwięku budzika o poranku. Nie żebym mógł teraz odpuścić. Tak jak mówiła Emi, trudniej zaprzestać treningów, kiedy ktoś nam towarzyszy. I szczerze wątpię, czy jestem gotów na konfrontację z zawiedzioną Emi. Prawdopodobnie potraktowałaby mnie w swoim spojrzeniem zranionego szczeniaczka i poczułbym się potwornie. A właśnie, nie powinienem gdzieś się dzisiaj pojawić? Czyli gdzie? Hej, przyjdziesz na moje zawody w niedzielę, prawda? Co ja gadam? Oczywiście, że przyjdziesz. Prawda? Znowu to spojrzenie zranionego szczeniaczka. Oczywiście, że przyjdę. W końcu jestem ci coś winien, tak? Dokładnie, więc nie zapomnij, dobrze? Właśnie, właśnie, więc cholera, zawody Emi. Powinieneś pośpieszyć, jeśli nie chcę przegapić jej biegu, skoro tylko z jej powodu w ogóle zastanawiam się, czy tam iść. W przeciwnym razie pójście tam straciłoby jakikolwiek sens. O! Tak oto wkrótce znajduję się w otoczeniu ludzi, którzy przyszli, żeby zobaczyć zmagania naszej reprezentacji z jedną szkołą tego typu. Okej, muszę przyznać, że niemal pociesza mnie myśl, że nie jesteśmy jedyną taką szkołą. Kiedy dowiadujesz się, że mogą istnieć dwie szkoły z gronem ułomnych dzieci? Cóż, przestajesz czuć się aż taki ułomny. Boże, nie, nie. Naprawdę, szło jakieś inne słowo dać. Nawet jeżeli on tak naprawdę powiedział. Przestajesz też czuć się wyjątkowy, co w większości przypadków byłoby czymś złym, ale w tej sytuacji na stówę nie, takie nie jest. To chyba część uroku Yamaku. Pamiętaj, że nie jesteś wyjątkowy, cholera. Pamiętaj, że wiele osób zabiłoby, żeby tylko mieć twoją przypadłość zamiast tego, z czym sami muszą sobie radzić. Niektóre dzieci nie trafiły tu z powodu brakującej nogi czy choroby serca. Niektórzy są tutaj, bo pewnie będą martwi za 2 lata, a może 3, jeśli dopisze im szczęście. I to tylko wtedy, jeśli zapewni im się odpowiedni rodzaj opieki. Marną pociechą jest możliwość powiedzenia, cóż, przynajmniej mam szansę przeżyć studia, ale coś to jednak znaczy. Z moich raczej makabrycznych rozważań wyrywa mnie pojawienie się Rini przy wejściu na trybuny. Przyszedłeś? Oczywiście, przecież powiedziałem, że przyjdę, czyż nie? Nie musiało to jednak oznaczać, że rzeczywiście się tu pojawisz. Dużo ludzi mówi jedno, a robi drugie. Cóż, ja nie. Rin wzrusza ramionami, najwyraźniej znudzona naszą rozmową, odwraca się napięcie i rusza w stronę trybun. Jestem teraz winna Emi pieniądze. Dlaczego? Nie sądziłam, że się pojawisz. Emi tak. Więc wiszę jej 500 jenów, kolejne. Strasznie często się zakładacie, co nie? Kolejne wzruszenie ramionami mojej bezrękiej towarzyszki. Nie sądzę. Wchodzimy na trybuny, a Rin wskazuje głową w górę. Tam, na górze. Wyszłam, żeby sprawdzić, czy przyjdziesz. Zgaduję, że z powodu zakładu. Rin mnie prowadzi i wkrótce rozsiadamy się na prawie pustej ławce. O, dzień dobry. A kim tu pani jest? Obok Rin siedzi starsza kobieta. Przypuszczam, że czyjaś matka. Ma dosyć długie, zaplecione w warkocz włosy. Gdy dostrzega Rin, uśmiecha się do niej w dziwnie znajomy sposób. Kobieta z warkoczem. To ci dopiero niespodzianka. Myślałam, że poszłaś po przekąskę, a nie po chłopaka. E? Przekąska? Zastanawiałam się, dlaczego byłam na dole. Boże, kobieta śmieje się znowu w znajomy sposób. Gdzie ja ją wcześniej widziałem? Cóż, chyba zawsze byłaś osobą, która wychodziła po jedno, a wracała z drugim. Ależ jestem niewychowana, nie przedstawiłam się. Jestem Meiko Ibarazaki, mama Emi. O, mama Emi, poznałeś teściową. Miło mi cię poznać. Cóż, to wszystko wyjaśnia. Jest niczym wyższa, starsza i hojniej obdarzona Emi, Boże. Pomijając fakt, że jej włosy mają ciemniejszy odcień od włosów Emi, to naprawdę trudno nie zauważyć podobieństwa. Przepraszam, jestem Hisao, Hisao Nakai. I naprawdę nie musi pani przepraszać za nieprzedstawienie się pani Ibarazaki. W tej sytuacji to zadanie Rin, prawda? Mama Emi śmieje się po raz kolejny. Rozumiem, że znasz Rin od niedawna. Lepiej nie oczekiwać, że mogłaby o czymś takim pamiętać. Zakładam, że myśli o innych sprawach. Rin przytakuje, wydając się zadowolona tym stwierdzeniem. Ma rację. Myślałam o zachodach słońca. Jeju. Widzisz, to my musimy zająć się przedstawianiem i tym podobnym. Z powodu braku lepszej odpowiedzi kiwam głową.
Pani Barazaki odchyla się lekko do tyłu i unosi brew. Więc od jak dawna umawiasz się z Rin? Co? Nie jestem w stanie odpowiedzieć, jako że mój mózg nagle odmówił współpracy. Jednak nim jestem w stanie wybełkotać jakieś pośpieszne wyjaśnienie, matka Emi znów wybucha śmiechem. Ha, łatwo się rumienisz, czyż nie? Nie wiem, czy istnieje jakiś sposób, bym w tej sytuacji zachował choć resztki godności, więc poprzestaję na wymamrotaniu czegoś w odpowiedzi. Może. Więc w takim razie musi to być nowy związek, nieprawdaż? Chwila, to nie na to pytanie. Kolejna fala śmiechu. Wiem, ale zabawnie wyglądasz, chcąc się od tego wymigać. Przepraszam, wybaczcie staruszce, chwilę słabości. Staruszce? Jak dla mnie to nie wygląda znów tak staro. Najwyraźniej Emi dostała swe młodzieńcze cechy od swojej matki. Przypuszczam, że mogę puścić to mimo uszu. Jakże miło z twojej strony. Zaczyna się. O, jakie fajne! Kieruj swoją uwagę w stronę bieżni, na której trwają przygotowania do pierwszego sprintu. To chyba bieg na 400 metrów. Okej, dobra. Wędruję wzrokiem po jego uczestnikach, aż znajduje Emi. Uśmiecha się, a na jej twarzy maluje się pewność siebie. O, starter podniósł swój pistolet. Puch! Emi wyskakuje z bloku startowego i znika z linii startu, stając się niewyraźną smugą. To niesamowite, nawet gdy inni sprinterzy zbiegają się do wewnętrznych torów, Emi wysuwa się na prowadzenie. Gdy wchodzi w ostatni zakręt, dogania ją kilku innych zawodników. Ich starania spełzają jednak na niczym, ponieważ na finiszu Emi wystrzeliwuje jak z procy, zostawiając ich co najmniej o pół sekundy za sobą. Wygrała! Brawo! Pani Ibarazaki wydaje z siebie okrzyki radości, gromko klaszcząc i zachowując się jak każdy inny rodzic dopingujący swoje dziecko. Wyglądając na zadowoloną z siebie, Emi zbiega z bieżni. Wiwatuje razem z resztą. Komentator, którego głos podejrzanie przypomina Misze, radośnie ogłasza wyniki. Wyniki, nie wiem. Chyba jest szybsze niż ostatnim razem. To było niesamowite. Pani Ibarazaki wyszerza się dumnie. Emi jest diabelnie dobrą biegaczką. Przestajemy się odzywać, gdy zawodnicy przygotowują się do kolejnego biegu. Jestem zaskoczony, widząc, że Emi znowu wkracza na bieżnię. Chwila, czy ona właśnie nie biegła? Matka Emi kiwa głową. Tak, ale uczestniczy w wielu konkurencjach jako reprezentantka swojej drużyny, szczególnie w biegach krótkodystansowych. Czekałem wiele biegania, ale da sobie radę. Jakby na to nie patrzeć, ma rację. Emi nie wygląda na zmęczoną, zupełnie jakby miał to być jej pierwszy bieg. Jedynie widoczny na jej koszulce pot daje znać, że tak nie jest. Jaka to konkurencja? Bieg na 200 metrów. Oprócz tego zrobi jeszcze 100 metrów i sztafetę. Okej? Rozumiem. Wraz z ponownym strzałem z pistoletu, Emi znów wyskakuje z bloku. Tu potanie odrywa moją uwagę od biegu. To stopa Rin. Wydaje się, że wyścig całkowicie ją pochłonął. Matka Emi ponownie wiwatuje, więc zakładam, że wyścig się skończył. Ukończenie sprintu chyba nie zajmuje wiele czasu. Twoja stopa. Uderzałaś stopą w trybunę. O, wygląda na to, że się wciągnęłaś. Jestem zaskoczony. Rin patrzy na mnie pytająco. Dlaczego miałabym nie być? Bez powodu. Po prostu myślałem, że rzeczy takie jak sport by ci nie interesowały. Chyba masz rację. To nie jest aż tak interesujące. Ale ja oglądam Emi, nie sport. Okej, nie nadążam. Najwięcej Emi jest w Emi podczas biegu. Nieczęsto zdarza się widzieć Emi w pełni swojej emiowatości. Ale teraz można, widzisz? Kieruję swoją uwagę z powrotem na tor, gdzie zaraz ma się zacząć bieg na 100 metrów. Uważnie przyglądam się Emi. Kiedy zajmuję pozycję na bloku startowym, całe jej ciało wydaje się zrelaksowane, ale to złudne wrażenie. Widzę, że tak naprawdę z niczym ściśnięta sprężyna. Kiedy pada komenda na miejsca, jej głowa zrywa się do góry, a oczy lekko zwężają. Wydyma lekko usta ku górze, w coś, co jednoznacznie mogłoby być uśmiechem, ale także i warknięciem. Hał, hał. To po wystrzale z pistoletu jest niczym ogar spuszczony ze smyczy, jakby zawsze poruszała się tą oślepiającą prędkością, ale nie mogliśmy tego dostrzec, dopóki sygnał dany przez startera nie rozproszył złudzenia bez ruchu. Wszystko kończy się w kilka sekund, ale w tych kilku sekundach czuję, jakbym doświadczył czegoś bardzo dla Emi osobistego. Gdy tylko przekroczyła linię mety, dotychczasową dzikość malującą się na jej twarzy zastąpił zwyczajny uśmiech. Włodarz po podbojach, powracający na swe włości. Niesamowite.
Naprawdę jest niesamowita. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś poruszał się tak szybko. Cóż, nie patrz tak na mnie. Prowadzę zbyt spokojny tryb życia, by biegać tak szybko. Nie, wydaje mi się, że Emi tę całą sprawność zawdzięcza swojemu ojcu. Na wzmiankę o ojcu Emi twarz pani Ibarazaki przybiera wyraz tęsknoty, niemalże smutku. Wiesz, to on wciągnął ją w bieganie. Tak, powiedziała mi. Nie jestem pewien, czy spytanie ojca Emi byłoby z mojej strony niegrzeczne. Ale po jej wyrazie twarzy parę dni temu czuję się do tego zmuszony. Gdzie jest teraz jej ojciec, jeśli mogę spytać? Matka Emi waha się, wyraźnie nie chcąc udzielić odpowiedzi na to pytanie, ale równocześnie nie chcąc wyglądać na niegrzeczną. On nie jest już z nami. Przepraszam, nie chciałam przywoływać złych wspomnień. Po prostu Emi wydawała się trochę smutna, kiedy wcześniej o nim wspomniała. Nic w tym dziwnego, biorąc pod uwagę okoliczności. Byli bardzo blisko. Rozumiem. Nagle słyszę pikający dźwięk dobiegający gdzieś z kieszeni pani Ibarazaki. Sięga do niej, wyciąga telefon komórkowy i spogląda na jego ekran. Serio? SMS? Ile on ma lat? 16? Och, to nic takiego. Muszę iść na spotkanie z przyjacielem. Czy mógłbyś przekazać Emi, że jestem z niej bardzo dumna i że zadzwonię do niej wieczorem? Oczywiście. I co, już koniec? Przyznaję, że na chwilę odpłynąłem. Prawie nie zauważam, że zaraz rozpocznie się sztafeta, ale gdy się rozglądam, nie mogę znaleźć Emi. Myślałem, że Emi miała biegać w sztafecie. Jest na ostatniej zmianie. Okej, więc pobiegnie za jakiś czas. A! Widziałeś to? Co? Emi w pełni swojej emiowatości. Możliwe. No to może tym razem. Konkurencja się rozpoczęła, a ja dopinguję kolegów z drużyny Emi, jak przekazują sobie pałeczkę. W końcu widzę Emi rozpędzającą się na ostatnim odcinku sztafety. Ponownie zaskakuje mnie gracja, z jaką biega. W rzeczy samej coś pięknego. Obrazu dopełnia determinacja i odwaga na jej twarzy. Przypuszczam, że to właśnie Emi w pełni swojej emiowatości, Boże! O, jak ładnie! Ładnie to zarysowane. Ale wtedy, gdy przekracza linię mety, widzę, że lekko się potyka. Tylko ledwo, ale to zdecydowanie potknięcie. Rin mocno nabiera powietrza i przez sekundę wygląda na zmartwioną. Au, Emi. Myślisz, że zrobiła sobie krzywdę? Też to zauważyłeś? To nie może być nic dobrego. Marszczy brwi, jakby zdecydowała się o swoim kolejnym kroku. Ostatecznie okazuje się, że jest to zbyt męczące i po raz kolejny wzrusza ramionami. Cóż, chodźmy na dół. Trzeba ukoronować zwycięzcę. Rozejrzyj się za jakąś gałązką laurową. To nie będzie proste. Rin wzrusza ramionami. Przynajmniej próbowaliśmy. Cóż, tak naprawdę się aż tak bardzo nie staraliśmy. Właściwie wcale, ale co tam. Okej. Wokół Emi zebrali się uczniowie drużyny i gratulują jej biegu. Wygląda na to, że Rin czeka, aż Emi zauważy jej obecność. No tak, zgaduję, że nie może tak naprawdę jej pomachać. Poza tym nie jestem pewien, czy Rin zrobiłaby coś takiego, nawet gdyby miała ręce. Ściąganie na siebie czyjejś uwagi nie jest w jej stylu. Tak jak pokazywanie jakichś emocji poza wzruszeniem ramion. W każdym razie nie zamierzam czekać, więc macham do Emi, która spogląda w górę i radośnie uśmiecha się do mnie. Nas. Hej, przyszedłeś! Wygląda na to, że Rin wisi mi teraz kasę, he? Chcieliśmy dać ci wienie z laurowy, ale Hisao nie mógł żadnego znaleźć. Hej, ty też nie. Ale to nie ja miałam ich szukać. Kiedy rozdzieliliśmy zadania? Kiedy powiedziałam, rozejrzyj się za jakąś gałązką laurową. Staraj się za mną podnadążać. Wzruszam ramionami, chyba udzielała mi się od Rin. Wygląda na to, że to jednak moja wina, Emi. Emi śmieje się z nas. Nie szkodzi, jestem pewna, że w jakiś sposób mi to wynagrodzisz. Pewnie. Dobrze, więc jak wypadłam? Powstrzymuję się od wypalenia pięknie albo niesamowicie i decyduję się na zdecydowanie bezpieczniejsze, bardzo imponująco. Emi wydaje się cieszyć z mojej opinii. Nie wspominam o tym, że biorąc pod uwagę jej brak nóg, te osiągnięcia są tym bardziej imponujące, ale pewnie już o tym wie. Poza tym chyba jakoś by to umniejszało jej starania. Cudownie to słyszeć. Martwiłam się, że wyglądam na troszkę wolniejszą podczas sztafety, ale chyba wypadłam całkiem dobrze, co? Właściwie to zauważyłem i kopnęła mnie Rin. Dzięki. Rin kopnięciem powstrzymuje mnie od dokończenia zdania. O co chodziło? Zauważył to na końcu. To niedobrze.
Chyba pielęgniarz będzie musiał na to dla mnie później spojrzeć. Jej głos jest beztroski, jakby to nie było nic takiego, ale nagle zauważam u niej niewielki grymas bólu, jakby próbowała ukryć fakt, że cierpi. Również wtedy zauważam, że jej oddech jest trochę płytki. Chyba naprawdę coś jej się stało. Musi zauważać moją troskę, bo przyskakuje do mnie i przyjacielsko klepie mi po ramieniu. Hej, wyglądasz na trochę zmartwionego. Naprawdę czuję się dobrze. Jestem tylko trochę obolała od tego całego biegania. To wszystko. I daj spokój. Odrobina bólu mnie nie powstrzyma. Nie? Emi uśmiecha się szeroko i przez moment wygląda tak, jakby podczas sprintu zawzięcie i niepokonanie. Mógłbyś ją wziąć na ręce i zanieść do pielęgniarza. Innymi słowy, naprawdę pięknie. Jeszcze tego nie zrobiła. Cóż, w takim razie chyba nie powinienem się martwić, he? Masz cholerną rację. Jestem Emi Ibarazaki. Najszybsza rzecz bez nóg. Boże, nic mnie nie zatrzyma. Niesamowite. Emi chichocze, po czym jakby coś sobie przypomniała. A, zanim zapomnę, zamierzamy wspólnie z Rin spędzić następną niedzielę w świętowaniu dzisiejszego zwycięstwa. Powinieneś z nami pójść. Zazwyczaj robiłyśmy to na drugi dzień, ale ponieważ dziś jest niedziela, mam pracę domową do odrobienia i lekcje i mnóstwo innych rzeczy, którymi muszę się zająć. Oczywiście są jeszcze nasze poranne biegi. Tak, oczywiście. A właśnie, miałam przekazać, że twoja mama jest z ciebie dumna. Zadzwoni do ciebie wieczorem. Czyli dobrze mi się wydawało, że widziałam ją na trybunach. Cieszę się, że dała radę przyjść. Kiedy to mój tata przychodził na wyścigi, ale... Kiedyś to mój tata przychodził na wyścigi, ale mama całkiem nieźle poradziła sobie z przejęciem tego zadania. Przychodzi ją lekki dreszcz i zdaje sobie sprawę, że jest cała spocona. Zaczął również wiać wiatr. Nie jest mi wcale zimno, a mam ze sobą kurtkę, więc bez słowa narzucam ją na jej ramiona. Jaki gentleman. Emi podskakuje lekko, a potem uśmiecha się do mnie szeroko. Hej, dzięki. Chyba robi się trochę zimno. Tak, na to wyglądało. Kiedy tylko zaczynam zastanawiać się, czy danie Emi mojej kurtki nie mogłoby zostać źle odebrane, podchodzi do nas chłopak w stroju sportowym. Hej, Emi, ominiecie ceremonię wręczenia medali. A tak, dzięki. Odwraca się do nas. Nie musicie zostawać, to trwa całe wieki. Okej, poza tym powinieneś zabrać się za pracę domową, jeżeli nie chcesz siedzieć do późna, Hisao. Jutro rano biegamy, nie zapomnij. Jakżebym mógł. Słuszna uwaga, cóż, w końcu to czas spędzony ze mną. O Boże. Po tym macha do nas pośpiesznie i pędem oddala się, aby otrzymać swoje medale czy cokolwiek innego, co w dzisiejszych czasach uchodzi za medal. Razem z Rin schodzimy z bieżni. Większość drogi do akademika spędza na swoich głębokich rozmyśleniach o Bóg wie czym. Kiedy ją odprowadzę, zaczyna mówić. Pewnie już nigdy nie dostaniesz tej kurtki z powrotem. Jestem pewien, że w końcu ją odzyskam. Interesujące brać to, co przynosi los, he? Bardzo emiowate. Po tym dziwnym stwierdzeniu odwraca się i wchodzi do budynku. Szczerze, czy to było naprawdę coś wielkiego? Emi było zimno i jeżeli się nie mylę, coś ją bolało. Podanie jej rozwiązania na przynajmniej jeden z tych problemów wydawało się oczywistą reakcją. Chociaż chyba mogę stracić kurtkę, jeśli Emi nigdy sobie nie przypomni, żeby mi ją oddać. Może Rin ma rację. Nie mogę jednak zmusić się do zamartwienia tą całą sprawą. W końcu ostatnio robi się coraz lepiej. Nie potrzebuję kurtki. Dziwne, chyba kiedyś bardziej dbałem o swoje rzeczy. Emiowate, he? Może to nie jest wcale nic złego? Okej, ale tutaj sobie zakończymy, w sumie sobie tu zapiszę i zaczniemy sobie kolejny odcinek tutaj u pana pielęgniarza, więc ja wam powiem, że dzisiaj było tak całkiem sympatycznie, nie było aż tak za bardzo nudno, fajne były te zawody. I w ogóle, ja mam wrażenie, że naprawdę ten Hisao za niedługo po prostu wykituje, ale dobra. Także jeżeli wam również się podobało, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza, subskrypcji, jeśli tego nie lubicie. A tymczasem się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło, pa pa.